Może bez intra? Och, o gówno, tutaj my jedziemy znowu. A jedziemy, jedziemy znowu. Tak jest, znowu będzie. No, taki mądry. No dawaj. Intro należy do ciebie, Pawełku. Tak? Nie, bo znowu... Mogę. Proszę bardzo. Dobrze idzie. Mamy czas, spokojnie. Spoko, mamy czas na ludzi. Witamy, proszę państwa... Co? Nie. Ray Geniusz zakrył maskę. To jak Sting w TNA. Tak. W publiczności. Yoink? W AEW też to zrobił ostatnio. O kurczę, to był Rey Mysterio pod tą maską. No, a ty myślałeś, że co, prawdziwy ojciec Dominika Eddie? Mhm. Nie, czemu? Bo jest z Teksasu. Eddie jest z Teksasu? No, tak. Nie. Jest z Teksasu? Tak. Powiedz, tak, co nic nie mówisz. No nie mam co powiedzieć. Obraziłeś się za włosy? Gdzie, no kurwa? Ja bym się obraził. O, ale ładne to. Ładne, ładne. Co się nie, no takiego... Kurwa, jaki nearfall. Wrażenie, że on, że sędzia uderzył trzeci raz. W sensie to był taki nearfall właśnie, że uderzył. Cześć zasłoni pewnie, prawda? Wow, ale to było zajebiste. Super kick. Aj, pięknie. To jest dobra walka. Twarzą pierwszą. Dominik? Czy Usosi naprawdę zdobędą tytuły? Tak. Tak. No i Jezu, Dominik. No i Dominik. Dominik, Domi. Raz, nie. Dwa. O! Co? Ale bardzo mi się podobało to, że realizator nie dawał kamery na sędziego. Czy nie było widać, że Ray patrzy na sędziego. Jimmy, nie szalej tak, bo sędzia Alcoma dwójnie się skończy do mała. Pierdolę. Ale to jest dobra walka, no. Come on. Walka dobra, no. SS. Ale przeleciał ten kurde frog, musiał się kolonami rotować. Ale ten nearfall niespodziewany. No. No. Ja myślałem, że to będzie koniec, no bo to w sumie taki super no, kick splash. Jaka walizka wisi? No, obie, to jest obie walizki wisi. Na pewno? No właśnie. A, czyli wydaje mi się, że Mysterio obronił. Skoro... Oj. Nie, Michala. Nie. Tak. Ja pierdolę. Lola. Ale walić to, Usosi mistrzami, hell yeah. No i zajebista walka. Ale sędzia perfidnie patrzał na drugiego Usosa. O, i ten pilfon, patrzcie na to. No tak. I o, no sędzia na 100% powinien to przerwać. Nie ma batów. Nie, no chyba nie widział. W sensie, no, nie widział. No, ale nie musiał widzieć. Nie musiał widzieć. Ale faktem, był zasłonięty teoretycznie. Czyli rywalizacja będzie szła dalej. No tak. No i w sumie spoko, to walka była naprawdę dobra. Bardzo dobra walka. No. Hell yeah, Money in the Bank, panowie. Widzę, że tylko ja jestem podekscytowany do tego pay-per-view, nice. A ja tańczę. Nie. Okej, okay, Marcel, na kogo stawiasz? Alexa. Wszyscy postawiliście na Alexa. Tak myślałem. Hell yeah! O Boże, Alexa wchodzi jako pierwsza. To zły znak. O God. O Jesus. Podoba mi się tym teamsom. O damn. Szczególnie ta hardkorowa wersja, która będzie za chwilę. Ja wiedziałem, że mieszkanie na Śląsku szkodzi, że aż tak. Kurwa mać. I ta Alexa powinien cały czas tak będzie sesja. Tak, do końca walki. Zaczyna szarpać linami, z drugiej strony Alexa spada. O God. Zero popu. Zero popu. Ja pierdolę.
kiedy twoja postać pojawia się w losowej cutscence. Kiedy DC tworzy nowego superbohatera. Oj. Ty, no, z tych zdjęć z planu filmowego Flasha, gdzie jest Supergirl, to ona za bardzo się kurwa nie różni od niej. Oj. Świnia. O, dziękuję. Co się nie wyzywa? Mówiłem do Natalii. For fuck's sake. I teraz tak od tyłu atakuje ją ta mina, bo czemu kurwa nie? Tak, żeby rozjebać kolejny taktyk. O nie. Nie, myślę, że... Przynajmniej co oni robią? Przez roll-up. Co one robią? Strasznie dziwnie wygląda na porządku. Widzieliście, co to kurwa było? Widzieliście, co ta Mina i Naomi robiły? Ja się zastanawiam bardziej, co robi Natalia. O nie. No i spadnie. O nie. Czuję się. Ta walizka zacznie się obniżać, prawda? O ty kurwa Aska, ty. Mam wrażenie, że część z tych zawodniczek nie zna skryptu i nie wiedzą, co robią. Może bez skryptu lecą. Ha! Vince takie, ha ha! Chuj wam w dupę, idźcie. Unscripted. Unscripted. Tak, na pewno byś sięgnęła stąd. Trzy razy. Natalia i Liv Morgan takie, ej kurwa, co teraz? Pamiętasz, co teraz? Naomi na tej drabinie, nie powinnam tego robić. O god. Jezu. Ale to już Tamina błąd. No to Tamina błąd. Tak jakby nie chciała no. Dwie minuty później. A może Andrade przyjdzie? Tak, 10 razy. Wraz z Charlotte. I pomoże Charlotte pokonać Ripley. A potem wciągnie walizkę Money in the Bank. Kobiecą. I wykorzysta na Romanie. I wykorzysta na Omedze. Forbidden Doors otwarte na oścież, kurwa. A w jakim sensie z ręką? Bo kolejny, widzicie nawet teraz, kolejny spot trzyma się za łokieć. Wcześniej jak wypadała z ringu, było widać, jak jej ręka w drugą stronę poszła. Ja przypominam, że zawsze przykrywali takich ludzi jak Big Show czy Skoda. No. Kto by pomyślał jeszcze, nie? Te dwa lata temu, że akurat... Ale Alexi wiecie, do czego tak to prowadzi? Że nagle zgasną światła i Alexa będzie w ringu. Tak. Że Alexa będzie miała walizkę. I teraz Liv tak ściąga walizkę, jak gdyby nigdy... Co ona robi? Nie wiem, dłużej to poprawia jeszcze, no... Pewnie, ustawia to pod jakiś spot, tylko ciekawy kurwa jaki. No i dobra, zaczynamy dwójkami wchodzić, no właśnie. A to by było śmieszne, gdyby się ta walizka teraz łamała. Nie! Jakie kurwa dzbany. Powiedziałem na live, że ona może to wygrać. Akurat to nie jest jakieś mega niespodziewane. No nie, moim zdaniem ja nie. Trochę nie rozumiem, co oni z Alexą zrobili. Pogrzebali oni ją zakopali, ale nie dali jej jakby no takiego powrotnego momentu. O, już zakopali. No, zakopali ją dosłownie pod kurwa drabinami, o to mi chodziło. Nie no, brawo, wszystko się biły na drabinie. Ale to pasuje do gimmicku, a Nikki teraz. Wojtek jest największym fanem Nikki, patrząc na jego włosy. Koleś prost na grupie chce dodać zdjęcie Nikki z walizką. Jak się nazywa? Kurwa debil. Nie wiem, już usłyszałem. Kurwa, nieźle. Marcel, na kogo stawiasz? IGMs. No to wszyscy tak samo. Ale to na Amosa. No nie. Dobre to pajda. No dobre to pajda. Dobre pajda. Jednak dobre. Damn, ale ten tron jest zajebisty. O, zajebisty. Jest to Amos. Zero szacunku do Amosa. Nawet popu nie było. No bo ludzie nie oglądają Raw, to nie wiedzą, kto to Amos. Takiego kurwa babatunda? Ej,
Ej, zaraz, oni mają historię w sumie z Vikingami. Omos. No tak, duży ninja. Czy on nie był ninją? No właśnie. A, on był dużym tak. ninją tego. Tozawy. Tozawy, no. To był moment, kiedy Tozawa zadebiutował w tym gimmicku ninja i było takie, o chuj, to chodzi. Ale to jest śmieszne, że w tej dywizji najlepszymi, najfajniejszymi tag teamami są AJ i Omos i Riddle i Omos. Okay, jak doszliśmy do tego miejsca? O nej! 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 Oh, fuck me. Kiedy fani wrestlingu widzą roll-up i te wspomnienia, kurwa, z Wietnamu. Co życie jak przychodzi? Można było do takiego stanu doprowadzić? Oh, że ludzie widząc roll-up mają zawał. Jak ja na live'ach ostatnio. Na dzisiejszym scenie. O Boże, o kurwa, nie! Kurde. Ale on źle wylądował. Omos. Okej. Ale Styles źle wylądował. Czyli ta walka nie jest taka zła. No nie jest zła. Jest bardzo dobra. Kurwa, czy jest bardzo dobra gala. A masz. Bardzo dobra gala, jak na te dwie walki póki co. Nie, no trzy. Koniec. No to koniec. Chyba, że wyciągnie Ivar go. Nie. Nie, nie wyciągnie, trzy. GG. Brawo. Zajebista walka, brawo kurwa. I że Omos tyle czasu w ringu spędził i walka była naprawdę dobra. No. O, okej. Okay. No, to tyle z twojego Biggiego. Fuck! Do it, Biggie. Do it, Biggie, for fuck's sake. Zadziwiające jest to, jak Bobby Lashley jest w stanie szeroko oczy otworzyć. Zauważyliście? Kulik. Jakbyś widział tyle, co Bobby przez całe życie. Na kogo stawiasz? Lashley. No to wszyscy na Lashley postawisz. Dobrze brawo, nam idzie. Panowie. Hey, wait, what the fuck? Vince takie, ej, wiecie, ja jestem stary, ja nie pamiętam, co było na Raw. Idźcie, idźcie. Może Vince myślał, że to Raw było nagrane na następny tydzień, a nie na poprzedni. Ale dobra, jeba. Boże, to zdjęcie. Ten MVP w tle. Kurwa, Man in Black jest gotowy pstryknąć tym. Twój agent FBI, patrzący, co robisz na kamerce. I teraz tak MVP swoją laską uderza w Jondra Bobisława. Albo sędziego. Ja chciałem też powiedzieć, że sędziego. Nie wiem czemu. Nie wiem. Ej, Bobby, mam plan. Ty jesteś ciebie. Jaki kurwa. I teraz powinien skoczyć i Lashley powinien przejąć go po te 5. O. A? Nie, nie, nie. Trochę zboczowali, ale trudno. Pomyślałem, że spear będzie. No już mu krew leci. Ale no, ale Lashley już rozjebany na twarzy. Pewnie po tym dropkicku. A wypierdalaj. No chuj ty mi tutaj. Biegnący MVP. Ale właśnie, pytanie, czemu nie ma Xaviera? Przypiął na ostatniej tygodniówce Lashleya, to czemu go tu nie ma? Bo więc zapomniał o tej tygodniówce. Czemu oni skandują Cody? Paweł, nie śpi. Paweł szuka powtórki walki kobiet. Paweł mówi, what's happened to Alexa Bliss? Where the fuck is Alexa Bliss? Ale podoba mi się to, podoba mi się to, co robią tutaj. Coś no typowy squash. No ale o to chodzi. No tak, o to chodzi. W ten sposób podbudowują go pod Goldberga. No tak. Albo Biggiego. Albo Xaviera. Tydzień temu przypiął mistrza. Albo MVP. Nothing but edges right now. Kofi just swinging wildly. Do whatever he can.
Fuck me, jak Kofi pada dziwnie. Jesus, to jest naprawdę brutalne. Dawaj, Lashley, teraz łokciem w ten. Lashley, to nie jest Bellator. A Lashley taki, oh fuck shit, sorry. A Kofi taki rozjebany leży. A Kofi jak ta... ta Chinka, co walczyła. A. Zawsze zapomnę jaką. Nie wiem, poszedł sobie. Oni skandują one more time, a przed chwilą jeszcze skandowali let's go Kofi. Kofi taki, ej, kurwa, co jest? Sezonowcy. Onej. Onej. Biedny Kofi. Teraz będzie kontra? Nie, nie będzie kontry. Kofi jest... Kofi nie żyje. Niech choć jeden punkt w historii X rzeczy się sprawdzi. Czy to będzie pierwszy punkt, który się sprawdzi w historii? Mam wrażenie, że Goldberg już teraz będzie. No, ja też mam wrażenie, że Goldberg bo teraz to jest, bo to jest zbyt duża dominacja. Fuck yes, pierwszy punkt w historii X rzeczy się sprawdzi. Na Kofi blisko było. Ale on ma rozpieprzoną wargę. Ale on zawsze ma tak. Dominacja czy że Goldberg? Nie, że Bobby kompletnie dominuje Kofiego. To był mój jeden z głównych punktów. No Kofi no, Kofiemu jednej akcji zabrakło. No. Tak, do zwycięstwa. Ja tak śpi, czy umarł? Nie wiem. Śberluje. Ponduje manę. Wojtek mi napisał, nieważne kto wygra, my przegramy. No Wojtek, na kogo stawiasz? No, okej. Okay. Marcel, na kogo stawiasz? Ja stawiam na replay. Okej. Okay. To Wojtek i Marcel postawili na replay, a Paweł obstawił na Charlotte. Wysłał mi dosłownie zdjęcie ciasta. Dobra, tak. Jak powiedziałeś Charlotte, to takie, okej. Okay. Myślałem, że postawiłeś na replay i wysłałeś jej odwrócone zdjęcie. A, bo Australijka, tak? Więc to też załapałem. O, i teraz jest face'em. Bo przecież replay przez większość storyline była heal'em. To wprost pokazuje, jakie pojebane story jest w tej walce. Jaki jest między nimi bilans 1-1? Jaki jest między nimi bilans 1-1? Nie, nie chcę śmiało. Rozumiem, że to 1-1 miało być w formie pytania. Jakie oni mają między sobą bilans 1-1? Chodziło mi, że w single spaczach, no. A kto wygrał na Heinesel? Charlotte przez dyskwalifikację. No to jest 2-0 dla Charlotte. O kurwa. What the fuck? O kurwa! No tego to się nie spodziewałem. No to... Widzieliście co ona tak, zrobiła przed tym? Tak, tak. Pokazała? Przed fuckerem. Ona normalnie wstała i tak o... Serio? Do publiczności. Nie no toż o to chodziło. Oni to próbowali wyciąć. Ja myślałem, że o fuckera chodziło. Nie, oni fuckera przecież nie zablurowali. Oni chcieli zablurować to, co ona wcześniej zrobiła. Chociaż tak teraz sobie myślę, Charlotte wcale nie musi dostać za to, co zrobiła. Nie musi, ale może. Jeśli między nią a federacją coś jest, typu Charlotte próbuje zostać zwolniona, to oberwie. Ale jeśli nie, to oni przymkną na to okno. Więc wygląda na to, że Charlotte tak na Becky zareagowała po prostu. No kurwa, oni już? Nie, to jest zbyt takie... No właśnie. Ładnie, ładna kontra. No i zabiła ją. To jest dobra walka, fuck me. No. Szkoda tylko, że wszyscy będą pamiętać ją tylko z jednego wydarzenia. Teraz powinna sflipować sędziego. Bra. Charlotte takie, ja pierdolę, powinno być inaczej. Zajeb mu Charlotte. Pokaż, kto ma jaja. Ale flipuj. Do it. A kamerzysta specjalnie kamerę obniża, żeby jej rąk nie złapać. Superplex z trzeciej liny?
O kurwa. O wow. Koniec. O. O wow. Fuck me. Patrzyła na sędziego, a miałem takie o kurwa. Ale sędzia jak szybko podskoczył do tej. A to jest zajebiste. Czyżby Charlotte zdobędzie tytuł? No i, teraz replay albo odpłynie, albo odklepie. Jep, to koniec. To koniec. No, będzie ósemka, jest ósemka. Koniec, koniec. Nie ma chuja, żeby replay wyszła z tego. No ale ciekawe, o, jak, Jesus, jak zapina. Wow! Jezus Maria. Klep! Yeah! Fuck yeah! I teraz skandujcie we on Becky, fucking... Damn, to była świetna walka. No. Jestem ciekaw, czy one się podjarały z tego, z powodu tego flipu, czy też, nie. Tak mi się wydaje. To Marce na kogo stawisz? Chuj, przegram Rollins. Okej, okay, Marce postawił na Rollinsa, a Wojtek i Paweł na Riddla. Kurde. Kurde. Paweł mi wysłał zdjęcie człowieka zagadki. I mi pierwsze, co przyszło do głowy, to question mark. I myślę, o chuj tu chodzi, ale on Riddle miał też, no też, prawda? Dwa F dla question marka. Tak, Rusev w ciągu i na wózku. I twój stary na plecach. Że zaatakuje Kofiego, który wygra tytuł dzisiaj. Tak, zgadza się. Że będzie petycja i zrobią rewanż. Złożą protest i chuj to wchodzi. No nie wiem, skoro nie powtórzono karnego Błaszczykowicza, czy jak mu tam było. Brzęczyszczykiewicza. Brzęczyszczykiewicza. Ty ten... O kurwa! Jezus! O! Ten Rollins! No, więc wracając... Myślałem, że headbutt mu sprzeda. O chuj. No, więc na czym skończyłem? O, więc taki wypierdalaj! Fuck off! Dan, kocham cię za tę kamerę. Legenda głosi, że Liv i Natalia dalej się siłują z drabiną. Legenda głosi, że Alexa dalej tam leży. I może tą walizkę ściągnie. W sumie Nakamura kontra Riddle w jakimś dobrym programie chciałbym to zobaczyć. Okej, okay, chciałbym to zobaczyć. Mhm. Panie sędzio, tak to jest po tym dobrym. Okej. Okay. To było dobre. O! Do it, Biggie! Do it, Biggie! Oh no, for fuck's sake! Ale nie powiem, ten Future Shock DDT wyglądał lepiej, kiedy Drew był trochę mniejszy. Nie wiem, czemu tak mi się wydaje, przynajmniej. Bo to był jego finisher. O nie, flashbacki z Wietnamu. O Boże. Ricochet w tej walce jest tylko dla jednego. Aby najebać drabinie. Tak. Oho. Drew właśnie cały skład rozjebał. Co się od kiedy? O, bo i tak zgarnia walizkę, tak po prostu. Nie, to jest ten moment, kiedy przychodzi Brock Lesnar. To jest ten moment, kiedy przychodzi Nie, wspina się tak szybko, że to masakra. No i mam Jest! Jest! Fuck yes! Czy drugi punkt w historii sprawdzi się? God damn it! To się nazywa, kurde, jestem prorokiem, jebany. Niech Jinder się mnie walizkę. Yes! Dawaj, Jinder! Jej! Wojtek, ty powinieneś się najbardziej hype'ować! Obudź się wreszcie! Ja czekam, aż Jinder pójdzie po walizkę. Nie pójdzie po walizkę. Ale Drew wyeliminowany i to się kurna liczy. Dawaj, w głowę go! Nie spierdalaj, no. Nie. O, jest okej, okay, Rollins. Tak jest. Ale ta walka jest kompletnie nie do przewidzenia. No, zajebista jest. O, kurwa, szczególnie... O, kurwa, o Boże! O Boże!
Jej! Ja pierdolę! Czyli Owens jednak nie. I co, McIntyre wraca? Soki, zamknij się, Wojtek! Wojtek raz na dwie godziny się odezwał i mówi, że McIntyre wróci. Jeśli Rollins zdobywa walizkę, to ja obstałem, że się pojawi podczas main eventu, tak jak Marcel mówił. Dla Randy'ego. Dawaj, Biggie! Do it, Biggie! Do it, Biggie! Cała reszta jest wyeliminowana, jest tylko Biggie i Seth. Czy on mówi jaja w wannę? O dyskwalifikacja. Nie! O nie! On wykonał big ending! Ja pierdolę. Jezus Maria! Ale to jest... To dobrze wyszło. Ależ to była jaka wysokość! Koniec walki. GG! Biggie, kurwa! Dajesz drugą, wrócisz jeszcze w Alistair Black! Do it! Nie, GG! GG! Jest! Brawo! Jest! Fuck jest! God damn it! Ta gala jest świetna! God damn it, Biggie z walizką! Brawo. Ale zajebista walka. Zajebista gala. No nie, według cage matchu. Marcel, na kogo stajesz? Edge. No wszyscy postawili na Edge. Paweł postawił na Head of the Table, a Wojtek na Biggie. A, że każdy inaczej, ja zrozumiałem, każdy na Edge i takie... Ach, chuj. No ale pragnę przypomnieć, Wojtek, jeśli Big E zainkasuje po walce, to wiem, to się nie liczy. Wiem. Tak. Nie chcę nic mówić, ale kurwa, come on. Będą tak się miziać przez pół godziny? No. Come on, jest za 15. Oni obaj do siebie pasują i Edge wybielił sobie zęby i wyrównał, tak samo i Romek. Te zęby Romka są przerażające. Oglądaliście kiedyś, jak to się nazywał? Doktor Gadget? No. Policjant, co został przy... Inspektor Gadget. I jego zła wersja miała idealne zęby. To jest mniej więcej to samo z Romkiem. A to czyli, że Edge jest tym dobrym gadżetem. No tak, Edge jest dobrym gadżetem, a Romek jest tym złym. Chociaż nie, poczekajcie. Bo złego można było wyłączyć, robiąc mu coś z tyłu karku. Jeśli Edge'a wystarczająco mocno, to moderzy. Nie! On się też wyłączy. O kurwa, jak to było złe. Przepraszam, panowie. To jest humor godziny piątej nad ranem. Dobra, panowie, ja nie chcę nic mówić, ale weźcie się, kurwa, rozkręćcie trochę. Ja mam wrażenie, że tylko Marcel i ja jesteśmy podekscytowani galą. Wojtek nie żyje. Wojtek od początku gali ma wyjebane. Ej, ale Wojtek ma... Dobrze, Paweł, więcej! Tylko twoja kamera uchwytuje tylko... I się ścina głowy. Jeszcze. Jak za szybko rękoma machasz, to kamera ma takie... O kurwa, o Boże. Paweł ma kolory pod Pass Universal, a Wojtek ma włosy pod Pass Universal. Wojtek już nawet nie reaguje, kurwa. Co mam pod Universal? Kolor skóry masz teraz pod tytuł Universal. Co się światło ci tak pada? Jesteś kurwa cały niebieski. O, może w ten sposób. No spójrz na Discorda. No spójrz na swoją kamerę. Jesteś cały czas niebieski. No teraz nie, ale tak co. Można będzie dodać na miniaturę. Takie łatwe. Jak Marcel, jak jest to zdjęcie anomalii, no nie? Tak, to tak samo zrobić z Pawłem. O Boże, nie rób Suicide Dive. Suicide Squad. No chciałem powiedzieć Suicide Squad. No. I po chwili taki łatwe. Tego też nie róbcie. Kurwa, main event, a my o Suicide Squadzie gadamy. Gorzej być nie mogło. Wojtek śpi. No, bo John Cena. Wojtek, come on. Wojtek.
Mi się bardziej kojarzy ta sytuacja, jak Dean Ambrose był u Stone Colda. Do something. No, do something, tak. Wojtek Ej, Gifa ja na... tak teraz patrzę na jego kamerę, a może jemu kamera się stylizowała po prostu. Nie, Wojtek Gifa nagrał i zostawia, poszedł spać. No tak, zapętlone. Wojtek, jak bardzo nas nienawidzisz. Come on, panowie, jak na razie to obniżacie zajebiście poziom tej gali. Jesus. To no, tego też dawno nie komis. Robił. No? Dawno tego nie robił. Nie, z Cezaro przecież było. No w sensie sam gest mi chodzi. A. To, że Superman patrz, to tak, ale o to dawno nie było. Spear? Nie, nie. O nej. Oh, for fuck's sake. Rola, mania. Serio, po takiej akcji, po takich ciosach do dupy, sędzia dolicza do 8-9. Po Money in the Bank ladder meczu męskim ciężko się ogląda taki pojedynek. No. Kiedy oni mają headlock, jeden cios i nagle sędzia dolicza do 9. To wygląda bardziej jak Last Man Standing match. Taki typowy Last Man Standing match. Edge, for fuck's sake, atakuj Romka! Jezus Maria. To jest do dupy walkę. Naprawdę, zaraz zobaczymy na grupie, że ależ fenomenalna historia opowiedziana przez dwóch wrestlerów. Doskonały pojedynek. Five-star. O, execution. No i masz. Ale nie, ostatnie 5 minut tej walki to mi się akurat podobają. Więc. No przyspieszyli lekko, ale no mówię, to jest problem, że to wygląda normalnie jak kurwa Last Man Standing. No. Kilka znaczy, no akcji, też... ciężki cios i nagle sędzia do 9 dolicza. No. Ale to nie są zawodnicy, od których o, byśmy wymagali. Od których byśmy wymagali jakichś takich... No sorry, ostatnie walki Reignsa są zajebiście szybkie i energiczne. Main event WrestleMania, walka z Cezarem, walka na SmackDown z Bryanem. A to? No, no sorry, no tutaj tego to ciężko bronić. No teraz. I też mamy dwóch powerhouse'ów. A takie walki często są szybsze niż takie obrajne z Cezaro. No, Edge, kurna! Edge wygląda w tej walce jak debil. No i znowu. Kurwa, powiedziałbym, że to walka Randy'ego Ortona, ale kurde, nie widzę go tutaj. Greatest wrestling match ever. O Jezu. No nie, no nie. O mój no god. No nie. Co jest kurwa? Co jest kurwa? Co się da się patrzę w publiczność, ludzie. No, chyba u Sosi idą. Mysterio. Mysterio idą. Kurwa. Chuja, widzieliśmy, co się dzieje. No, bez hitu. Nie no, było widać przez ułamek sekundy ich. A to co, to jeszcze robił się może pojawić. Znaczy, jeśli sędzia jakikolwiek przybiegnie, to powinien będzie dyskwalifikacja. Okej, okej. Oj, chuj. Teraz Big E powinien wprost wbijać. Nawet ma wyjebane, że inkasuje tego samego dnia. Nie ma innej możliwości w tym momencie. Musi być Big E. Big E wchodzi z sędzią wprost. O kurwa! O kurwa! Wszystko fajnie, tylko sędziego nie ma. Aj, sędziego nie. Widzieliście? Nie. Dwa. O! Jak ludzie bez sędziego, jak ludzie zaczęli odliczać raz, dwa i przy trzy Romek odkopał. Jebany Hulk Hogan. Ten main event jest zbyt overbooked moim zdaniem. Ktoś idzie? Big E. Rollins. Znowu Rollins. No i teraz, teraz Romek. O kurwa, ale spin, Jezus Maria. Koniec. O, fuck me. Ale to... Widzimy się na SummerSlam, Donald. Ale to nie ma sensu. Nie, to oznacza tylko jedno. Rollins kontra Edge na SummerSlam. Ale tylko Rollins powiedział, że chce walczyć o Mistrzostwo Universal. No, ale to nie ma sensu. Nie pójdą w to. Chyba, że Rollins zaatakuje Romka zaraz też. No to kurwa kompletnie nie ma sensu.
Absolutnie. To jak na Backlash. Tak samo Rollins zaatakował tego przeciwnika Romana. To, że Rollins wtedy nie zapowiedział, że chce walki od Stu Universal. No właśnie. A teraz powiedział wprost, że walczy z mistrzem. To on specjalnie chce walki z Romkiem? A jednak. On nie chce. W sensie jak po takiej walce to Edge bardzo szybko wstał. I ataku jeszcze. Oj, i co teraz? Ktoś na Romka? Oj. No, mamy. Oj. Jeszcze mikrofon. Mikrofon? Oh god. A tu Goldberg. A tu chciałem powiedzieć, że tu wychodzi Goldberg. Wait, czy oni nie dają mi mikrofonu? Skoro puścili jego muzykę? A nie. O kurde. I drug Lesnar. A jeśli Lesnar, to się zesram pod siebie. Damn it, boy! Okej! Okay. Mamy to. Ale Bob Gali. Ludzi. Bob Gali. Damn! Sam mam ciary! Damn! Okej. Okay. Wszyscy się spodziewaliśmy tego, taka jest prawda, ale god damn it. Jego ostatnia walka to była z Wyattem, prawda? Mhm, tak. Półtorej roku temu. Oh god damn it. Wcześniej pseudo walka. No ale no. Cena kontra Romek! Oh fuck! Ja już czekam na SummerSlam. Gdyby to było pierwsza ich walka. Ej. No ale nie ważne, to nie jest ważne. No ale to by jeszcze więcej robiło. To nie jest ważne. Nie, ale teraz wiemy na co ich stać. Ale teraz Romek nie będzie z pozycji tego drugiego Ciny, nie? No, teraz bym powiedział, że to on jest pierwszym Ciną. Nie, on jest pierwszym Romanem Reignsem. No, w sumie rację. Ja pierdykam, to pay-per-view jest zajebiste. No. Jest bardzo dobre. Roman takie... Na kogo oni tak chantują? What the fuck? I can't see you. Oh! Nigdy nie sądziłem, że będę się taki jarał na Cena. Jezus Maria. Dobry.